Witam Was bardzo serdecznie. Doktor Zielonka się kłania w naszej drugiej audycji, jeżeli chodzi o motywację. Dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać troszeczkę o Love Attraction, czyli sekret przyciągania. Czy zawsze działa, czy jest to tylko amerykańska bzdura? Więc ten koncept, z tego konceptu, który już jest chyba od wieków na tej planecie, jedna kobieta zrobiła bardzo fajny film, trochę taki bajkowy jak gdyby, który się nazywa Sekret. I możecie go znaleźć sobie na YouTubie, bardzo zapraszam każdego, to jest taki numer jeden, takie wtajemniczenie, jeżeli chodzi, moim zdaniem, przedszkole jeszcze, jeżeli chodzi o motywację i kreowanie rzeczywistości. Więc bardzo, bardzo polecam autorami tego projektu właśnie, którzy są bardzo, bardzo znani mówcy, motivational coaches, jak na przykład, z tego co pamiętam, John Ashraf, Michael Beckwith, którego bardzo lubię, Jack Canfield, Bill Harris i wiele, wiele innych, Bob Proctor jeszcze tutaj mi przychodzi na myśl, więc polecam Wam bardzo ten film. I co po prostu możecie, czego możecie się spodziewać oglądając ten film? Oczywiście jest to taki na amerykańskiej jak gdyby zasadach, że my kreujemy własną rzeczywistość, to co robimy, to kim jesteśmy, jak gdyby obrazem naszego, lustrem staje się nasze życie, czyli rzeczywistość zewnętrzna nie kreuje nas, czyli my wewnętrznie kreujemy tą rzeczywistość. I właśnie teraz chciałem porozmawiać, czy to jest taka sobie bajeczka amerykańska, że każdy tutaj zaraz sobie kreujemy miliony, samochody, kobiety, baseny, domy i takie rzeczy, czy to po prostu działa w jakąś w inną stronę. Więc pamiętam i takie wprowadzenie, jeżeli chodzi o ten koncept, czyli pamiętajcie, że 99,9% Ziemi jest pustką, czyli i wszystko jest po prostu, jeżeli spojrzymy przez taki mikroskop, jak największy na świecie, znajdziemy po prostu w atomie, po prostu jest wszędzie jest pustka, czyli przekraczamy, patrzymy pod różnymi płaszczyznami i na końcu wszystko staje się pustką, czyli tam nic nie ma. I dodatkowo po prostu to wszystko jest jednością, czyli my jesteśmy jednością całego świata. Jest to bardzo ważne, żeby to pamiętać, że każdy z nas właśnie jest związany, powiązane są częścią, czy są drzewa, czy przyroda, więc dlatego wszystko trzeba szanować, bo jeżeli my robimy jakąś krzywdę czemuś na zewnątrz, robimy krzywdę samemu sobie. Więc pamiętajcie, nie jesteśmy ciałem, czyli jesteśmy duszą. Tutaj nie chcę się zagłębiać w temat religijny, ale po prostu dusza i nie jest po prostu ciałem fizycznym. Ciało fizyczne jest po prostu takim garniturem. I teraz można powiedzieć sobie, że gdzie my kupujemy ten garnitur? Czy to jest w sklepie z używaną odzieżą? Czy to jest na przykład garnitur Armani? A to jest fizyczne ciało, więc fizyczne ciało, nie będziemy się tutaj zagłębiać. Dusza jest najważniejsza. To, kim jesteś, to jest dusza. Kim większość ludzi myśli, że jest, to myśli, że jest właśnie tym garniturem. Dlatego go upiększa, kupuje lepsze rzeczy, szyje go sobie na miarę, robi nie wiadomo co z nim, zmienia kolory i nie wiadomo co jeszcze, więc jako ludzie właśnie mamy taki problem, mi się wydaje, jaki tutaj w ewolucji nam istnieje, że coraz mniej, nie chodzi o to, żeby nie przywiązywać do tego wagi, to jest bardzo ważne, jaki garnitur, bo po prostu ten garnitur nam pomaga w tym, żeby ta dusza jakoś funkcjonowała, więc to jest bardzo ważne. Więc wracając do konceptu, czyli sekretu przyciągania. Pamiętajcie, że wszystko wibruje w świecie, czyli jest ta pustka, ale wszystkie atomy, wszystko po prostu wokół nas wibruje. I wtedy jak gdyby kreują takie fale. I żeby nadawać na tych samych falach, to musimy mieć taki macho vibration, czyli żeby nadawać na tej samej frekwencji, co chcemy po prostu do siebie przyciągać. Więc, czyli wibracje, wszystko jest to wibracją, czyli energia pozytywna lub negatywna. Negatywna energia też jest wibracją. Bardzo jest taki eksperyment, został przeprowadzony, pamiętam przez kogo, ktoś, kto zmierzył te wibracje pozytywne, negatywne. Hitler chyba nadawał na wibracjach, nie wiem, 40, a miłość jest największym, ma 700, ma czy tam oświecenie, nie pamiętam już dokładnie, przepraszam, ale
jest około 700, jeżeli w punkcie, nie wiem jak, w jakiej to skali było, ale jest taka punktacja, jest to taki scientific proof, czyli jest to zrobione przez specjalistów, jest to takie, coś takiego istnieje. Więc wizualizacja, pamiętajcie, że kreujemy naszą rzeczywistość to przez to czujemy, że czyli nasze uczucie wewnętrzne kreują naszą rzeczywistość. Bardzo często jest nam ciężko to kreować, bo mamy mózg zaśmiecony myślami, które po prostu robią inne rzeczy, aniżeli zajmować się kreacją naszego dnia, na przykład wstając rano, zrobiąc tą wizualizację codziennie rano i to kreować. My jesteśmy zajęci na przykład spaniem dłużej i wyskakujemy, jesteśmy już spóźnieni. Więc sami sobie po prostu, każdy z nas ma taką możliwość kreacji. Ja po prostu przytoczę tu moje przykłady życiowe za sekundę. Więc jest taka zasada, czyli myślisz, wyobrażasz sobie to, potem kreujesz ten image, czyli kreujesz sobie to, co chcesz mieć, na przykład powiedzmy ten samochód. Nie lubię takich głupot, po prostu fizycznych, materialnych rzeczy, ale powiedzmy, że to będzie bardzo proste wytłumaczenie i potem musimy się czuć, jak tym samochodem jedziemy. Po prostu musimy się fizycznie czuć, nie możemy okłamywać siebie, bo po prostu będzie to, twój mózg na to bardzo łatwo zareaguje, że po prostu okłamujemy, ale naprawdę musimy czuć wszystkimi jak gdyby organami, nosem, zapach skóry, czuć jak się jedzie, po prostu musimy to robić i to robimy codziennie i w pewnym momencie to nie jest w sumie aż tak ważne, jak my to zrobimy. Musimy oczywiście podejmować akcję na końcu, żeby na tyłku leżeć i na sofie. To się samo nie wykreuje. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, ale po prostu, żeby te wibracje, które na przykład, jak ja na przykład chciałbym sobie wyobrazić jakiś samochód za 2 miliony dolarów, mój mózg tego w tej chwili nie obejmuje. Więc nawet jeżeli to jest mój sen, jak gdyby, to ja tego nie wykreuję, bo po prostu nie jestem w stanie mieć takich samych frekwencji, wibracji, jak gdyby, żeby na tej samej fali nadawać. A jeżeli będę kiedyś więcej pieniędzy zarabiał, to nie jest mój cel życiowy, żeby to, ale po prostu to podaję jako przykład. Więc to jest bardzo takie proste wytłumaczenie. Więc wszystko, co dzieje się, kreujemy, ale są sytuacje, które są nam odgórnie, jak gdyby, dane jako challenges, czyli to, że jesteśmy na tej ziemi, to mamy jakieś tam zadania i każdy ma inne, więc dlatego nie należy się porównywać do innego kogoś, kto ma dużo pieniędzy, ma mało pieniędzy, bo on może na przykład żona zdradza albo ma inne problemy, więc to, co jest zewnętrzne, nie powinniśmy w ogóle palcami wytykać. To na przykład, że Kuba Wojewódzki ma, nie wiem, Lamborghini czy jakiś inny samochód i ludzie są zazdrośni i nie wiadomo co, a nie wiadomo, jakie on ma inne problemy, on ma życie po prostu inne i nie mogli, nie, naprawdę, bo to mnie zabija jak gdyby wewnętrznie, że ludzie się patrzą, a on ma to, a on ma tamto, a patrzymy się tylko właśnie na ten garnitur, patrzymy się na te zewnętrzne jak gdyby klejnociki, a to, co jest we wnętrzu, to jest chyba najważniejsze na świecie, bo to nas czyni szczęśliwym człowiekiem. Więc mi się wydaje, że oczywiście, czy każdy może mieć Ferrari? Moim zdaniem każdy może mieć te Ferrari, ale po prostu większość ludzi ma tylko ten sen, ale te wibracje niestety nie zgadzają się. Więc wracając tutaj do tematu, jeżeli myślisz o jakieś rzeczy, możesz wybrać te myśli, które cię podnoszą lub te, co cię dołują. Więc to jest to samo, czyli te pozytywne czy negatywne. Więc wybieramy oczywiście te podnoszące myśli i możemy, mamy taką prawo wyboru po prostu. Jeżeli mamy jakąś negatywne thought, czyli negatywną myśl, możemy ją znokautować po prostu tą pozytywną. Pozytywne myśli mają o wiele większą frekwencję, jak gdyby to negatywne. Ale dlaczego ludzie myślą negatywnie? Bo jest bardzo wygodnie. Jest bardzo wygodnie narzekać i jak narzekamy, i jak komuś wytykamy, jak komuś zazdrościmy, wszystko to przykleja się do naszego życia, więc nasze życie staje się taką, jak gdyby krucjatą. I czemu ja nie mam tyle, co ma mój sąsiad? Czemu on ma więcej niż ja? No bo ty to skreujesz sam sobie. Bo jeżeli mu zazdrościsz, po prostu dajesz mu więcej energii, on jeszcze więcej pieniędzy za. Więc to jest jeszcze inna sprawa. Myślałem, że w sumie to w Polsce jest aż niemożliwe, żeby to kreować, bo wyjechałem praktycznie, nie wiem, mi się wydawało, że z tego powodu, tak podświadomie jak gdyby, ale okazało się, że na przykład teraz jak przyjechałem kilka miesięcy temu, zaplanowałem sobie całą tą podróż właśnie o tym, co mówię. Zaplanowałem sobie już, na przykład medytowałem sobie, bardzo dobra sprawa to jest medytacja, wyczyszczenie mózgu z tych myśli i po prostu na tej pustce kreujesz swoją po prostu rzeczywistość. To jest jedna z metod kreacji, która jest
idealna, polecam każdemu. O medytacji zrobię osobny odcinek, ale ja po prostu też używam medytacji nie tylko z wyciszeniem mózgu, ale po prostu przez kreację. Nie robię tego codziennie, chciałbym i na pewno bym więcej miał jak gdyby lepsze życie, ale no jest jak jest, uczymy się nawet na własne błędy. I teraz nawet ja sobie robię na przykład listę co roku, czy czasami co 6 miesięcy, listę tego, co chcę osiągnąć w ciągu tego roku. I teraz już się nawet boję robić te listy, bo wiem, że 90% tych rzeczy, co wrzucę na listę, będzie się stanie po prostu. Będzie moją rzeczywistością, bo ja zaczynam to kreować, zaczynam się wiernik. Bardzo ważne jest to, żeby nie naciskać, żeby te myśli, które mamy, żeby one były tymi, nie muszą być to realne myśli, ale żeby te wibracje się zgadzały. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, ważniejsza od tej akcji, bo jeżeli te wibracje się nie zgadzają, tak jak mówiłem wcześniej, niestety to się nie stanie nigdy. To, że na przykład ja powiem, że będę najlepszym MMA fighterem na świecie i zajmę, ja tego nie czuję i nawet jakbym chciał i na przykład chcę, ale ja tylko chcę i większość ludzi tylko chcę. No oczywiście każdy chce. Nawet jak podejmiesz akcję, nawet jak podejmiesz brutalną akcję, jeżeli to nie ma tych samych frekwencji, nigdy to się tobie nie stanie. Jak można po prostu zepsuć ten koncept? Czyli jest to bardzo, wszystko jest proste i pamiętajcie, że nie wolno pchać do przodu. To zajmuje dużo czasu i należy być patient, jak gdyby takim cierpliwym człowiekiem i ten cały universe, czyli cały świat, my poprzez wysyłanie tej energii, ten świat się ułoży nam w puzzle sam. To jest właśnie te piękno całości. Nagle poznamy ludzi, którzy nagle sytuacje w naszym życiu się staną takie, że nas naprowadzą na tą drogę, więc to jest bardzo ważne, żeby mieć uszy i oczy otwarte w tej punkcie kreacji, że się nie zamykać na to piękno kreowania wszystkiego. Więc jak można zepsuć koncept, że oczywiście można, tak jak ja już mówiłem, za bardzo się starać, czyli wysyłasz tą energię i podejmujesz akcję i te rzeczy i sygnały same po prostu dojdą do ciebie, naprowadzasz się na drogę. To jest bardzo ważne, że one cię naprowadzają na drogę, a ty nie pchasz do tego. I, czyli następna rzecz to jest za dużo myślisz i oczekujesz. Czyli większość rzeczy kreując, po prostu chcąc kreować, oczekuje, bo on ma, a ja nie mam i ja muszę to. I Michał mówił, że możesz kreować, to ja kreuję i oczekuję. Tak, musi być, a jak nie, to po prostu nie działa. Nie, to jest bzdura po prostu. Więc jeszcze jedna rzecz. Wystarczy po prostu myśleć i wyobrażać. Trzeba nadawać na tej samej fali, jak już mówiłem, nie mogą być to zadaniami, które mogą cię kłócić z tobą wewnętrznie. I najważniejsze, czy naprawdę tego chcesz? Czy to jest to wewnętrzny rezonans taki i czy to jest tak ważne dla ciebie, żeby to się stało i ile w to energii włożysz i po prostu te resztę rzeczy się po prostu stają. To jest właśnie ta różnica pomiędzy chcę a oczekuję. Oczekuję nigdy nie zadziała. Więc najważniejsza rzecz, jedna z ważniejszych rzeczy po prostu przy tej kreacji to wyciszenie mózgu. To jest podstawa, żeby zacząć w ogóle tą całą koncepcję wizualizacji. Musimy wyciszyć nasze myśli. Jeżeli mamy 1000 myśli na minutę, nie będziemy nic kreować, bo będzie śmietnik w naszym życiu i to jest bardzo ważne, żeby wziąć kontrolę nad naszym myśli. Dlatego medytacja. Ja nie mówię, że jakaś spiritualna medytacja, jeżeli chodzi, może to być różanie, odmawianie różańca, nie wiem, 100 razy w jednym momencie, żeby się mózg skupił na jednej czynności. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te nasze myśli, żeby ten śmietnik, ludzie mają na przykład problemy ze snem tak samo, bo myślą, ciągle myślą, czyli te wyciszenie, ta medytacja, nie wiem, czy sauna przed pójściem spać, niekoniecznie branie tabletek, bo to jest chyba najgorsza rzecz, którą możecie robić, ale po prostu wyciszenie samego siebie z tych myśli, z tego śmietnika codziennego i to będziecie po prostu, i dlatego kreujecie to, co kreujecie, bo macie jak gdyby cyrk w głowie, cyrk w życiu się potem
przetwarza na tą rzeczywistość. Więc chyba tyle w tym temacie i to jest bardzo duży temat, o którym mogę rozmawiać. Po prostu to jest bardzo fascynująca rzecz. Są różne koncepty, są różne problemy, każdy ma inne takie niuanse, jak gdyby chodzi o to i to jest szokujące, jest to, że to się zawsze stanie, więc pamiętaj, ty kreujesz sobie własne życie, ten film, który robię teraz, będziecie już niedługo oglądać The Choice Project, czyli Your Life is a Choice, czyli twoje życie jest wyborem, tak wybierasz swoje życie, więc to jest jedna z ważniejszych konceptów właśnie tego filmu dokumentalnego, który kręcę, więc dziękuję wam bardzo, życzę wam powodzenia, dziękuję wam, doktor Zielonka, cześć.